Hej kochani, witam Was ponownie na moim kanale, z tej strony Maria i dzisiaj przychodzę do Was z filmem, który już jakiś czas chodził mi po głowie, potem jeszcze wyszedł film prostracji dotyczący tego tematu i stwierdziłam, że dobra, może rzeczywiście warto będzie się przemęczyć i ogarnąć ten temat, gdyż dzisiaj przychodzę do Was z kilkoma słowami gorzkiej refleksji na temat powieści pani Weroniki Marczak pod tytułem Rodzina Monet. Omówię pierwszy tom tej serii, w sensie skomentuję po prostu rzeczy, które uważam, że są chore w treści tej książki. Ja się długo zastanawiałam, czy to robić i uwierzcie mi, że nie było to łatwe. Ja się przemęczyłam, żebyście wy jednak nie musieli. Weźcie kocyk antycringe'owy i herbatkę i zapraszam, I guess. Pierwszy raz zetknęłam się z serią książek pani Weroniki Marczak już jakiś dłuższy czas temu, kiedy ktoś na Instagramie, szeroko mówiąc, z osób, które ja obserwuję, po prostu wspomniał, że to czyta i że no jest ciężko. Coś mi mignęło, to pamiętam, ale zignorowałam to totalnie, no wydawało mi się, że wiecie, kolejna po prostu jakaś dziwna książka, whatever. Potem jednak zaczęłam to widzieć na każdym możliwym kroku, w każdej księgarni, w każdym Empiku, w każdym innym jakimś sklepie, wszędzie po prostu tego było pełno, ale absurd absurdów został osiągnięty, kiedy jeszcze mieszkałam wtedy w Warszawie, nie wiem, to chyba było jeszcze w maju jakoś, może w kwietniu, nie pamiętam, już to było dawno w każdym razie i pamiętam, że po prostu było jakoś zimno, nie pamiętam, ale to było dawno. Szłam sobie ulicą Marszałkowską w centrum Warszawy, było zimno i to, co mnie przeraziło, co na co zwróciłam uwagę, to była kolejka do cholera wie czego, która się ustawiała od rotundy do chyba ulicy Złotej, się ciągnęła i tam zakręcała i zakręcała z powrotem w pasaż Wiecha, czyli równolegle do Marszałkowskiej, więc było takie kółeczko od rotundy do rotundy, wiecie, idące po prostu tam do ulicy Złotej i tak dalej, nie wiem, tak mniej więcej Wam to opisałam. W każdym razie w centrum Warszawy kolejka na pół miasta po prostu i tam ludzie, wiecie, kocyczki, herbatka, ciasteczko, kawusia, nie wiadomo co. Ja mówię, kurna, co się dzieje, jakby, czy ludzie czekają, nie wiem, na objawienie jakiegoś Brata Pita w środku miasta, coś, czy jest coś, o czym powinnam wiedzieć, tak? I w końcu pytam się jakieś dziewczyny, jakby, co się dzieje, hej, chciałabym wiedzieć, o co chodzi. I wtedy dowiedziałam się, że jest to kolejka właśnie do takiego fotobudki, tak to nazwijmy, do takiego punktu, który zorganizowany został właśnie chyba przez wydawnictwo i ogólnie z autorką jest tam spotkanie, możliwość spotkania właśnie z autorką Rodziny Monet i zrobienia sobie tam zdjęć w pokojach, które były wystylizowane na miejsca, które się pojawiają w tej książce, na pokój głównej bohaterki książki, straty pierdaty, no generalnie zrobiona została taka wielka fotobudka z autorką książki, no jakby pomysł sam w sobie nie najgorszy, okej, ale mnie przeraziła skala tego, wiecie, ile tam było ludzi i jak absurdalne to wszystko jest, więc no trochę się przeraziłam. Co ciekawe, bardzo mało ludzi miało wtedy ze sobą w ogóle książkę, przynajmniej na wierzchu, ale ci ludzie nie mieli ze sobą jakichś, wiecie, plecaków, torebek, jakichś takich nawet większych, więc byłam zaskoczona, że prawie nikt nie miał ze sobą książki, ale ludzie stali w kolejce, więc... No i teraz w końcu, wiecie, coś we mnie pękło. Teraz w końcu coś we mnie pękło i stwierdziłam, że zapoznam się z treścią dokładnie tej książki i widzę, że albo tę książkę się kocha, albo się jej nienawidzi. Widziałam dużo reelsów, no wiecie, reelsy, TikToki, to wszystko jest to samo, przewijających się gdzieś tam po sieci o tym, że o Jezu, bo ci bracia tej głównej bohaterki, oni są tacy super, i ja tak mówię, dobra. Albo ja jestem głupia, albo już jestem na to za stara, nie wiem. I stwierdziłam, że dobra, trzeba się dowiedzieć, o co chodzi. I widzę, że właśnie albo te książki się kocha, albo się ich nienawidzi. Ja muszę przyznać, że należę do grupy tych drugich. Czy to dobrze? Nie wiem. Czy to źle? Też nie wiem. Ale to tak po prostu jest i nie mam już chyba wpływu na to, żeby cokolwiek z tym zrobić. W każdym razie jest mi całkiem dobrze z tym, że nie należę do grona fanów tej książki. Naprawdę tego absolutnie nie żałuję. I stwierdziłam, że przedstawię Wam kilka swoich opinii na temat tego, co się w tej książce dzieje i jak głupie to jest. I ta książka to jest w ogóle festiwal toksycznej męskości, bardzo pokrzenionych relacji rodzinnych i w ogóle relacji międzyludzkich i dziwnego łotwadziarstwa szeroko rozumianego.
Ale o co chodzi? W dużym skrócie. Rodzina Monet to jest seria bodajże 6 książek. To są jakby 4 tomy serii, ale podzielone na 6 książek. Czyli 2 pierwsze tomy są normalnie wydane jako pojedyncze książki, a 2 pozostałe są jako po 2 książki. Coś takiego. Pierwszy tom całego cyklu nosi tytuł Skarb. I chyba tutaj mamy odwołanie do tego, że Hayley, główna bohaterka, staje się skarbem dla swoich braci. Ale o co chodzi, zapytacie? Kim jest Hayley? Jacy bracia? O co chodzi? Już Wam tłumaczę. Otóż Hayley, jak już Wam wspomniałam, jest główną bohaterką, która w pierwszych 4 minutach audiobooka traci swoją mamę i babcię w wypadku samochodowym i zostaje wysłana do swoich cudownie odnalezionych braci ze Stanów Zjednoczonych. Zanim zapytacie, jak to wygląda z perspektywy jakichkolwiek problemów językowych, akcja na początku dzieje nam się w Anglii, więc to jest bardzo proste rozwiązanie tego problemu. W sumie to szanuję, jakby nie będziemy się tutaj chrzanić, jeżeli Ci zależy na tym, żeby bohaterowie bez problemu się dogadywali w jednym języku. That's fine, jakby do tego akurat mam najmniej zastrzeżeń. W każdym razie, nowi bracia Hayley są bardzo dziwni, nadopiekuńczy, strasznie rozkładają na nią taki jakiś klosz ochronny i nie wiadomo do końca, wiecie, czym oni się zajmują, takie jakieś to jest wszystko szemrane i kurczę, no nie podoba mi się to. Od początku już mam duży problem z tym, co tam się w tej książce dzieje. Wiecie, bracia Hayley nie pozwalają jej nigdzie wychodzić samej, musi się ona ze wszystkiego tłumaczyć, podczas gdy jej bracia sami bez przerwy tłuką siebie i innych i są jakieś po prostu stosowane tutaj podwójne standardy i tak jak wspomniałam, sama Hayley jest trzymana pod jakimś kloszem i próbuje się z niej zrobić taką trochę chyba księżniczkę, ale troszeczkę to tak dziwnie brzmi. Jakby oni ją strasznie próbują trzymać tak pod kloszem i udawać, że wszystko jest w porządku i że to jest normalne, także no ona się stała się tutaj tym skarbem całym, prawda, dla nich i wiecie, skarby najlepiej zakopać pod ziemią. Dobra, to był bardzo słaby żart i przepraszam za niego. Ale dobra, może powiemy sobie w końcu, jakie ja mam zastrzeżenia do tej książki, bo na razie Wam tak mniej więcej przedstawiłam wstęp, tam ci bracia mają jakieś szemrane interesy, nie wiadomo o co chodzi, bohaterka traci mamę, traci babcię i zostaje wysłana do swojej nowej rodziny, nie wiadomo o co chodzi, bla, bla, bla. No i właśnie tutaj nam się ta cała akcja rozwija, prawda? Możemy się teraz dowiedzieć, co tam się dzieje, no i z czego wynikają moje zastrzeżenia do tej treści. Bohaterka, właściwie zostaje to nam pokazane od początku, nie miała kontaktu z przedstawicielami płci przeciwnej, którzy nie byli lekarzami albo nauczycielami. I moje zasadnicze pytanie brzmi, czy matka z babcią ją trzymały w piwnicy, bo tam nigdzie nie było powiedziane, żeby ona chodziła do jakiejś szkoły dla dziewcząt, albo żeby mieszkała w jakimś internacie dla dziewczyn, nic takiego tam nie ma. Więc moje zasadnicze pytanie brzmi, jak to jest możliwe, że ona przez całe życie spotykała tylko lekarzy w szpitalach i przychodniach i nauczycieli i żadnych innych przedstawicieli płci męskiej. Wiecie, mi nie chodzi o to, żeby ona sobie szukała sugar daddy, ale naprawdę 15- czy 14-letnia dziewczyna nie miała kontaktu z przedstawicielami płci przeciwnej innymi niż lekarz i nauczyciel? Skwitujmy to chwilą ciszy. Tak jak Wam już wspomniałam, moment zawiązania akcji ma miejsce w pierwszych 4 minutach audiobooka, czyli jest to wciąż pierwszy rozdział mający, podejrzewam, tam kilkanaście stron. Czyli w jednym momencie jesteśmy w Anglii z Hayley, która dowiaduje się, że jej mama i babcia miały wypadek samochodowy śmiertelny, po czym zaraz jesteśmy w samolocie i na lotnisku w USA, tam to było gdzie? W Pensylwanii, o, w Pensylwanii. I kurczę, to jest zabójcze tempo, to jest za szybko, my musimy się zapoznać z tymi ludźmi, musimy się zapoznać, kim jest Hayley, musimy trochę bardziej poznać może jej relacje z matką i babcią, bo oczywiście ja rozumiem to, że potem jest przeżywanie tego, że ona nie ma tych najbliższych dla siebie osób, czyli właśnie tej mamy i babci. I ja wiem, że często z automatu się rozumie, że to są najbliższe wtedy ci osoby, z którymi mieszkasz, ale tak po prawdzie relacje międzyludzkie są dużo bardziej skomplikowane i to nie jest tak, że zawsze ludzie mają zajebisty kontakt ze swoimi mamami, babciami i okej, jest ci smutno w takich sytuacjach na pewno, ale to nie jest wszystko takie cukierkowo pierdzące, no, że one miały wszystkie super kontakt taki, teraz będzie nam wszystkim przykro. Nie może być mi przykro, bo ja nie znam tych bohaterów, ja zostałam postawiona w sytuacji, w której od razu dowiaduję się o ich śmierci. To jest mniej więcej ten case, co z matkami wszystkich księżniczek disneyowskich. One po prostu umierają w trybie natychmiastowym i ich nigdy, nigdzie nie ma. Pierwsza minuta filmu, matka głównej bohaterki musi umrzeć, jakby to jest zasada. I ja widzę, że pani Weronika Marczak poszła dokładnie w tym samym kierunku, co twórcy Disneya robiący swoje animacje.
Nasza Hayley ma jedną cechę osobowości i jest to bycie książkarą. I zanim mi powiecie, że no to chyba fajnie, że jest książkarą, jasne, to jest super, jakby szanuję każdego, kto czyta, naprawdę, już abstrahując może to teraz na razie od treści, które są teraz przekazywane akurat w tej konkretnej książce, jeżeli nasza bohaterka ma być książkarą, jeżeli ma to jakkolwiek zachęcać ludzi na przykład do czytania fantastyki, bo tam głównie się przewijał motyw, że Hayley czyta fantastykę, super! Fantastycznie. Problem polega na tym, że ja bardzo łatwo jestem w stanie zakwestionować kwestię bycia książkarą przez Hayley, bo to jest, to jest takie na siłę, jakby po pierwszych chyba 3 godzinach audiobooka już wiemy, że to nie ma żadnego znaczenia, że ona jest książkarą i jej jedyna cecha osobowości zostaje po prostu wymazana. W książce pojawia się też masa absurdów dekoracyjnych i ogólnie opisu przestrzeni, w której się znajdujemy. Chociażby to, że Hayley wchodząc do salonu, który się znajduje już w jej nowym domu, rodzinny moment, widzi plazmę gigantyczną na pół ściany, która jest z jakiegoś nieznanego dla mnie powodu oprawiona w złotą ramę. Ja nie wiem, jak ja mam to skomentować, serio. Kto normalny oprawia telewizor plazmowy w złotą ramę? Co trzeba mieć w głowie, żeby coś takiego zrobić w ogóle? Mamy mnóstwo właśnie takiego Wattpad vibes, wiecie, w opisie ubrań, w opisie miejsc i tak dalej. I ja ogólnie rozumiem chęć opisania trochę, jak bohaterka wyglądała, jak się ubierała, bo czasami jest to też ważne, jak dany bohater się ubiera, czy opis pewnych ubrań. Ja to jak już kiedyś wspominałam, chyba przy omawianiu Cuban Girls Guide to Tea and Tomorrow. Nienawidzę bezsensownego opisywania ubrań, jeżeli ma to związek z historią, super, jeżeli nie ma, cut it out, jakby wytnijcie to, po co jest ciągłe opisywanie tego, że bohaterka ma na sobie, nie wiem, kurczę, granatowe dresy, to jest taki, ja sobie przypominam, jak ja kiedyś pisałam, wiecie, takie opowiadanka, właśnie, nie wiem, mam jeszcze w podstawówce, początek gimnazjum może, i też coś takiego robiłam, tylko że ja miałam wtedy co 10, 11, 12, może 13 lat. A chyba jednak jesteśmy dorosłymi ludźmi i nawet jeżeli celujemy w to, żeby nasze treści docierały do młodzieży, to przestańmy robić z tej młodzieży debili, czy naprawdę aż takie znaczenie ma to, czy bohaterka ma, nie wiem, białe spodnie i różowy top albo granatowe dresy? Nie ma to żadnego znaczenia! I a propos jeszcze tych absurdów przestrzennych. Mamy na przykład opis biblioteki. Biblioteka, która jest no, pomieszczeniem w domu, które ma, jak większość pomieszczeń, 4 ściany. I z jakiegoś powodu Hayley uważa, że to za mało. Na rany Hansa Christiana Andersena. Hayley, czy tam mieli ci postawić jeszcze na środku tej biblioteki ściankę działową? Jakby o co chodzi? Dlaczego 4 ściany w pomieszczeniu to nagle za mało? 3 bracia Hayley, którzy są od niej tam starsi 2-3 lata, coś takiego, tam jest ta różnica wieku, chodzą do prywatnej szkoły, do której ostatecznie również zostaje zapisana sama Hayley. No i spoko, jakby decydujemy się na to, żeby oni się nią tam opiekowali, mieli nią tam trochę nad kontrolę jakąś nad nią, straty pierdane, okej, I get it. Ale to co ciekawe, my się dowiadujemy w pewnym momencie, że Vincent, czyli najstarszy z braci Monet, chciał zorganizować dla Hayley nauczanie domowe. Mimo, że ona wcześniej takiego nauczania nie miała. Więc moje zasadnicze pytanie brzmi, dlaczego chciał to zrobić? Oczywiście argumentacja pada, że ona będzie wtedy bezpieczna i on chciał ją tylko chronić, a ja mam takie... Przed czym? Skoro i tak idzie do szkoły, do której i tak chodzi 3 z jej 5 braci, więc i tak mają oni nad nią jakąś opiekę. No, wy nie traktujecie jak skarb, wy ją traktujecie jak ostatniego debila po prostu w tym momencie. Hayley, tak jak wam wspomniałam, ma te swoje tam 14-15 lat na przestrzeni tej książki i jakby spoko, fajnie. Tam jak ona ma urodziny, to ci bracia też tam spędzają z nią fajny dzień i tak dalej, tam nie ma jakiejś takiej akcji, że robi się jakieś prezenty, tylko po prostu spędza się wszyscy razem dzień. Fantastycznie, super, szanuję akurat, tutaj to szanuję. W każdym razie, do czego zmierzam z tym, że ona ma te 14-15 lat? Rozumiem jak najbardziej, że osoba w tym wieku, no małoletnia tak naprawdę, powinna informować swojego opiekuna, czy w tym przypadku też ogólnie swoje rodzeństwo, o tym, gdzie idzie, znaczy dokąd idzie, z kim idzie, jak długo jej nie będzie w domu i tak dalej. Jakby spoko. Pamiętam, że jak też byłam, nie wiem, w szkole, to też zinformowałam zawsze moją mamę, dokąd idę, z kim idę, mniej więcej o której wrócę, sraty pierdaty, jeżeli coś się przesłało, też jej pisałam SMS-a, ej, słuchaj, jednak będę później, bla, bla, bla. Rozumiem to. Ale tam jest bardzo mocna sugestia w jej stronę, że ona... ma chyba nie zaciążyć, bo ona ma zakaz nawet rozmawiania z chłopakami, rozumiecie? Ona się nie może spotykać z żadnymi przedstawicielami płci przeciwnej, którzy nie są nauczycielami albo lekarzami, wiadomo.
I właśnie ja wyczuwam tam bardzo mocną sugestię, że ona ma nie zaciążyć, ale to nie będzie prościej, żeby z nią, nie wiem, na ten temat porozmawiać troszeczkę, żeby ją troszeczkę uświadomić, jeżeli uważacie, że jest na tyle nieogarnięta, że tego nie wie. Nawet jeżeli wie, to fajnie, żebyście spróbowali z nią jeszcze o tym porozmawiać, a nie po prostu nie możesz rozmawiać z chłopakami, bo kurna, no od przebywania w jednym pomieszczeniu nie zachodzi się w ciąży, okej? Okay? Do tego jest potrzeba troszeczkę jednak więcej energii z dwóch stron. No naprawdę, no ja też miałam kolegów i mam ich do tej pory i to nie jest tak, że jak przebywamy w jednym pomieszczeniu, to zachodzimy w ciąży. Przecież jak tak, to ja bym nie wyrabiała z rodzeniem dzieci, no to jest spokój, no to jest jakaś paranoja. No ale wiecie, współczesne nastolatki widocznie mogą rozmawiać tylko z przedstawicielami płci męskiej, którzy są lekarzami i nauczycielami. Nie wolno mieć kolegów. Hayley prowadzi Bookstagrama, jak wam wspominałam, jest książkarą i prowadzi Bookstagrama i bracia ogólnie nie za bardzo wiedzą, co to jest. I jakby jestem w stanie to kupić, jak ktoś za bardzo się nie interesuje takimi tematami, może nie do końca ogarniać, jakby spoko. Nie mam do tego najmniejszego tutaj problemu. Natomiast mam problem z tym, że w pewnym momencie ten najstarszy brat, Vincent, on próbuje chyba jej wmówić, że wyrzucanie relacji na Instagrama może doprowadzić do śmierci. No ja mam z tym duży problem jednak. W sensie oczywiście tam wyjdzie zaraz, że oni są jakąś tam rodziną mafijną, sraty, pierdaty po prostu i oni są tacy gangsterzy, kurde, z koziej wulki i dlatego ona nie może nic publikować w internecie, bo przecież to jest równoznaczne z tym, że inni gangsterzy ją znajdą i po prostu ją odstrzelą za to, że wrzuca recenzję książek na Instagram. A ona w ogóle jest przedstawiona, wiecie, jak taka cool nastolatka z dużym followingiem na Insta, a jednocześnie ona jest taka przyziemna, wiecie, taka down to earth, taka relatable, taka jak inne ona jest, nie? Dlatego, że ona też tak marzy jej mózg, przypomni o czymś żenującym, co ona kiedyś zrobiła, co oznacza, że ona teraz nie może się skupić na tym, co robiła, albo nie może spać, no bo cały czas ma przed oczami tą żenującą sytuację, nie? O mój Boże, szumiący Hayley, you're so cool, jesteś taka super, Boże, wszyscy jesteśmy tacy sami, aaa! Ja tego nie kupuję. Jestem też zafascynowana tym, że Vincent oraz ci pozostali bracia, chociaż może poza Shane'em, on się wydaje taki najnormalniejszy z całej tej ekipy, chociaż co do tego też mam swoje wątpliwości. Oni właśnie, jak ja wam wspomniałam, oni traktują jak takiego łoma ostatniego, najgłupszego, któremu trzeba tłumaczyć to, że warto się wysypiać i jeść regularne posiłki. Lifestyle coaching macie za darmo ode mnie. Ta książka to jest zdecydowanie definicja podwójnych standardów. I wiecie, ja rozumiem, że Hayley jest tą najmłodszą w rodzinie. Ma te 14, później 15 lat. I rozumiem, że tylko tam ma tych trzech braci, którzy są 2-3 lata od niej starsi. Jednak to już jest w porządku, kiedy oni mówią do siebie spierdalaj, rzucają innymi przekleństwami, biją siebie nawzajem. To jest już okej. Piją piwo na kolacji rodzinnej, palą szlugi po prostu po kątach, ale Vincent, czyli ten najstarszy brat, przecież za każdym możliwym kroku podkreśla, że wszelkiego rodzaju używki i alkohol są zakazane. Ale oni mogą pić piwo i palić szlugi. Ale kiedy Hayley powiedziała dupa, to jest obraza majestatu? Ja już pomijam kwestię tego, że Vincent sprawdza jej historię przeglądarki, nagrywa ją w domu z monitorem, więc o tym nagrywa i potem na przykład, kiedy ona złamała jakiś tam jego zakaz i weszła tam do skrzydła zachodniego, do którego nie można jej wchodzić. To jest taki w ogóle vibe pięknej bestii. Nie wchodź nigdy do tamtego skrzydła zamku, bo ja tam pracuję i tam nie wolno wchodzić. No to on ją nagrał i potem jest taki tak zwany guilt trip, czyli on próbuje ją wpędzić w takie poczucie winy, że ona mu nie powiedziała, że ona go chciała tam gdzieś, wiecie, że ona tam próbowała wejść do niego, że ona go szukała, straty pierdaty i że dlaczego ona się w ogóle kręciła po tym skrzydle domu. I z jednej strony ja rozumiem, że ona złamała jakiś zakaz, okej, okay. Ale z drugiej strony czemu nagrywacie wszystko, co się dzieje w domu i czemu robicie jej z tego tytułu bez przerwy aferę? 16-letni Tony ma w swoim pokoju broń i udaje, że jest to broń jego kolegi, z którym chodzi na strzelnicę. I ja bym może mu uwierzyła, gdyby nie to, że w tym domu na każdym kroku jest broń schowana. Ja bym się nie zdziwiła, gdyby się okazało, że ta broń jest w ogóle jeszcze odbezpieczona, bo to jest taka banda debili, że wszystkiego się już po tym spodziewam. Także tak, bardzo fajne zasady BHP zachowane są w tym domu, czyli monitoring tak, ale broń na każdym kroku też tak. Boże, kto to pisał? Dlaczego w ogóle ta książka została przepuszczona do publikacji, naprawdę?
Tam jest w ogóle jedno wielkie kultywowanie przemocy, już mocy tej broni. Tam na każdym kroku Heli albo widzisz, że któryś z tej braci się tłucze z jakimiś niewinnymi ludźmi, albo oni siebie okładają nawzajem, albo chodzą w zakrwawionych koszulach, wszędzie właśnie robią jakieś dramy, ale wiecie, to nic, że tam jej bracia pobili jakiegoś chłopaka w szkole do nieprzytomności, bo ten najstarszy brat wykłada hajs na szkołę. A tak w ogóle Heli, to się nie mieszaj do tego. Jesteś gówniarzem, tylko co ty tam wiesz? Puh! Nie mieszaj się do tego, koleżanko. Ja pierdzielę! Co ja czytam w ogóle? Dlaczego ja to czytam? Po co to powstało w ogóle? Nie, wiecie co? Ja skończyłam swój rant na tę książkę. Ja nie jestem w stanie już chyba nic więcej na ten temat powiedzieć. Oprócz tego, że to jest naprawdę porąbane badziewie. Tam Heli się musi ukrywać ze swoim chłopakiem przed swoimi braćmi i na przykład spotyka się z nim na romantyczne randki w damskim opuszczonym kiblu w szkole. Przecież to jest tak głupie! Po prostu kto to w ogóle przepuścił do publikacji? Ja tego nie mogę zrozumieć. Dlaczego to zostało opublikowane? Tam jest tyle toksycznych sytuacji i rozumiem, podniosą się zaraz pewnie głosy niektórych osób mówiąc o tym, że jej bracia się o nią troszczą i że to jest takie słodkie. Ja bym powiedziała, że to jest słodkie, gdyby oni po prostu z nią rozmawiali, a nie trzymali w domu broń, nagrywali ją na każdym kroku, mówili jej, że jest debilem i powinna się wysypiać, tak w ogóle to wrzucanie recenzji książek na Instagrama sprawi, że ona zginie. No. Nie, to jest po prostu chore. Jeszcze te podwójne standardy, o których wam wspominałam. Ona powie, dupa, to jest obraza majestatu, ale jak bracia będą do ciebie mówić, weź spierdalaj, to jest wszystko dobrze. Przecież to jest jakaś paranoja w ogóle. Kto to wydał? Dlaczego to zostało wydane? Ja mam po prostu poczucie, że co jakiś czas musi być jakieś takie toksyczne gówno literackie, żeby potem ludzie mogli o tym rozmawiać i stwierdzać, że w tych czasach po prostu jest mało wartościowych treści literackich, ale okazuje się, że jednak tak nie jest, no bo tak nie jest, kurczę. Tylko po prostu, nie wiem, mam wrażenie, że robimy popularnymi rzeczy i ludzi, którzy nie zasługują na to, żeby być popularnymi i tyle. To jest podobny case szkodliwości dla mnie, co wiecie, swego czasu było 365 dni Blanki Lipińskiej i też wszyscy się wkurzali na to, jakie to jest toksyczne i szkodliwe gówno. No ale jednak co, zrobili z tego filmy, wszyscy sobie zarobili na tym kupę kasy i co? Nie no, po prostu mi ręce opadają, że coś takiego może być wydawane w tym kraju, naprawdę. Kochani, dziękuję bardzo, że się ze mną przemęczyliście po prostu na tym dzisiejszym odcinku. Wiem, że może nie opowiedziałam tak o tym, co się dzieje w całej książce, ale mi po prostu już brakuje siły, dlatego że te argumenty wszystkie są praktycznie takie same. Za każdym razem już po prostu potem, im dalej w las, tym bardziej widziałam, że wszystkie argumenty już się kręcą wokół tego samego, więc stwierdziłam, że powiem mniej, ale no... Powiedziałabym, że zachęcam, żebyście się sami zapoznali z treścią tej książki, ale was nie zachęcam. Naprawdę, uważam, że to jest koszmarne badziewie, nie wiem dlaczego to zostało wydane. Ręce opadają po prostu, tylko tyle powiem, ale naprawdę dziękuję, że obejrzeliście ten film. Mam nadzieję, że wam się mimo wszystko podobało. Ja czasami muszę się odpalić po prostu i powiedzieć, co myślę o jakichś książkach dziwnej treści. Dajcie znać, czy wy jesteście team Rodzina Monet, czy jesteście team Nienawidzę Rodziny Monet. Ja mimo wszystko muszę powiedzieć, że jestem team Nienawidzę Rodziny Monet, bo to ja nie jestem targetem tej książki i sobie to zaznaczmy jeszcze na koniec. Nie jestem targetem tej książki, ale jak na to patrzę, to współczuję każdemu rodzicowi, którego dziecko to przeczytało. Naprawdę. Jakby to daje taki vibe, wiecie, Britney Spears, piosenka Criminal i lecimy po prostu z tym. Relacje z gangsterami nie są w porządku, okej? Okay? Zapamiętajmy to sobie. Dobra, wiecie co, nieważne, ja już nie mam do tego siły. Trzymajcie się i do zobaczenia niedługo. Cześć!